open, I feel the waves cut through me, hypnotized. Cześć koledzy hodowcy. Dzisiaj chciałem nakręcić odcinek, film odnośnie pleców, budowy, przyczepów, tego wszystkiego. Wcześniej troszeczkę mówiłem o oku i ocenie według mnie. Aktualnie chciałem troszeczkę powiedzieć o silnych plecach, o jej ocenie i do tego, jak dążyć, by ten ogon był w jedno biurko. A tak jak widzicie, rozrysowałem wam, jak wyglądają najważniejsze punkty w budowie u gołąbka. I zaczniemy ogólnie od całości pleców, czyli lewa, prawa strona, kręgosłup, poniżej mięśnie, przyczepy, do których tak naprawdę te wszystkie pióra w sterówkach, te sterówki, lotka, pogonie są przypięte. Zacznijmy od samego początku. Łączenie pleców z ogonem, czyli końcówka kręgosłupa, są to najważniejsze mięśnie, które łączą się z bocznymi mięśniami pleców, dzięki czemu, gdy te mięśnie są silne, gołąb ma silne plecy. Wtedy faktycznie widać, że on jest w stanie ten ogon mocno skręcać i ściąga go. Dlatego typowe gołębie, które na przykład mają bardzo dobre wiązanie łączenia tu pleców z ogonem, praktycznie gdy weźmiemy tego gołębia, będziemy potrząsać, jego ogon będzie cały czas szedł za naszym ruchem, czyli będzie cały czas trzymał pozycję poziomą. Dzięki czemu? Dzięki właśnie tym mięśniom tutaj, które się łączą. Mięśnie boczne są bardzo ważne dla skrzydła, tak samo jak mięśnie sercowe. I szerokość tych pleców, czyli te tutaj mięśnie boczne, bardzo dużo nam dają, jeżeli chodzi o siłę tych pleców. Tu ten mięsień też jest ważny, aczkolwiek najważniejszy jest ten mięsień i ten, który łączy tutaj, czyli łączenie pleców ogon, te i te mięśnie. Tego akurat nigdzie w internecie nie wyczytacie i nie znajdziecie. Ja to kiedyś przeglądałem w takiej starej książce, teraz nawet nie można jej nigdzie dostać. I na tym akurat bazuję zawsze, oceniając plecy, sprawdzając. To są silne plecy. Plecy, których widać widoczny podział na dwa. Ktoś by powiedział, że co z tego, że ma podział na dwa? No właśnie to, że prawa i lewa strona jest odseparowana. Te przyczepy są mocniejsze i te mięśnie są uwydatnione. I tu widać cechy takie typowe, fizyczne u gołębia i tą siłę. Jeżeli chodzi o ogon w jedno piórko, bo to często się pytacie, to ja, aby uzyskać efekt ogona w jedno piórko, patrzę na ostatnie pióreczka okrywowe tutaj przy ogonie. I gdy piórka idą w lewo, samiec musi mieć pióreczko w prawo. Albo zdarzają się gołębie, które mają i tu równy ogon, czyli te równe pióra okrywowe ogona. I takie gołębie są najbardziej uniwersalne. Do nich, co byśmy nie dodali, to ten ogon będzie stały. Chyba że faktycznie będziemy podawać gołąbki z węższymi plecami, z węższym ogonkiem. Wtedy automatycznie one jeszcze bardziej będą się kurczyć. Gdy są równe. Gdy ten lewa lub prawa strona jest szersza, no to wtedy, gdy dodajemy przeciwległe, one się schodzą. Jeżeli dodajemy w ten sam sposób, czyli lewy i lewy, te plecy się poszerzają, czyli ten tutaj ogon, czyli to łączenie ogona się poszerza. Także jeżeli chodzi o ocenę pleców, to jest to. Plecy są bardzo ważne, ponieważ z wiatrem mogą lecieć gołębie, które mają zaokrąglone plecy. I w tym przypadku
Często bywa tak, że ich ogon jest troszeczkę słabszy. Mięśnie są zawsze wyczuwalne. U tych gołębi, które pod wiatr mocniej wiosłują, że tak powiem, te mięśnie są wyczuwalne, one są o wiele mocniejsze. Te przede wszystkim boczne mięśnie pleców, tak jakby porównać u człowieka motyle. Ja sobie nazwałem mięsień boczny, tak zwany motyl u gołębia. Te mięśnie są mięśniami napędowymi, bardzo silnymi mięśniami, kiedy gołąb właśnie leci pod wiatr. Z wiatrem lecą gołębie, które zaokrąglone mają. Taki gołąb też ma rację bytu, lecąc z wiatrem, tylko że wtedy jest kwestia przygotowania, czyli zbicie wagi i odpowiednia suplementacja. No i trening, tak? Także myślę, że to, jeżeli wam powiedziałem i narysowałem, powinno wam wiele pomóc i powiedzieć, odpowiedzieć. Także mamy plecy zaokrąglone, mamy plecy pałeczkę, tak jak tutaj, czyli z bardzo mocno uwypuklonymi bocznymi mięśniami. Są również plecy, które praktycznie no, jak ogon idą, czyli szerokie, ogon szeroki. No i w tym przypadku no, jest mało takich gołębi, które z tym trzecim typem osiąga jakieś wspaniałe sukcesy. Bywa, że wystrzelają z wiatrem, ale to z wiatrem to jest wtedy no, praktycznie każdy gołąb ma szansę, tak? Ponieważ jak wiatr leci. W następnym filmie, który nakręcę, opowiem troszeczkę o skrzydle, o nośności, bo tutaj będzie się zaczynało skrzydło i nośność, czyli tutaj ta pokrywa, później lotka pierwszego rzędu, czyli te wiosła, za co są odpowiedzialne, jakie są predyspozycje, czyli proporcja skrzydła, powiedzmy, pokrywy plus tutaj szybkość machania tymi wiosłami. To tyle. W następnym odcinku słyszymy się. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.